Panowie, jak się panu tutaj podoba ta w ogóle pomysł, realizacja przekopu Mierzei Wiślanej? Proszę pana, z uwagi na sprawy z Rosjanami, jakie są, to jest to potrzebne. Przecież stocznia Szychał w Elblągu początkowo była dużo większa niż stocznia Gdańska. I dopiero potem w przyszłości Szychał rozbudował tą stocznię w Gdańsku. Natomiast Hitler budował uboty. Dlatego w Jałcie Stalin dostał prykaz, żeby, proszę pana, Elbląg zająć, i Elbląg został znacznie zniszczony, ale zajęty. I skończyły się uboty, które kłuły statki amerykańskie płynące z uzbrojeniem na Morzu Północnym do Rosji. Natomiast cały obiekt podoba mi się bardzo ładnie, bo ja pracowałem w elektrowniach wodnych. W związku z tym patrzę na jakość wykonania robót, więc naprawdę te betony, to wszystko ułożone, jak na razie to jest naprawdę super, jak na nasze warunki. Także podoba mi się to i jestem tutaj po oddaniu do użytku tego obiektu po raz pierwszy i właśnie chodzę i zwiedzam całość obiektu. A rozumiem, że wcześniej pan bywał tutaj, przyjeżdżał pan? Tak, tutaj przyjeżdżałem co roku, a nawet dwa razy do roku. Byłem przed zalaniem śluzy ostatnio, a teraz no, już jest czynny obiekt, więc przyjechałem zobaczyć sobie. I wykonanie podoba się. Jakość wykonania mi się podoba, bo jeździłem kiedyś, jak była budowana zapora w Solinie, to co roku jeździliśmy, oglądaliśmy, jak to się buduje, tą największą zaporę w Polsce. No to cieszę się, że się tutaj podoba, bo ja też tutaj przyjeżdżam od 2 lat, można powiedzieć. Tak. I cały czas tutaj wytrwale nagrywałem. Tak. Na przyszłość. Tak. Młodzi ludzie będą za 2 lata będą myśleli, że za 3, że tak już, że to było już. Tak. A tego nie było. Nie było. Nie było. Mówię, że ja byłem pierwszy raz po wycięciu lasu i chodziłem po tych górach, myślę sobie, ale tu robót będzie ziemnych niesamowicie. No i pomału to wszystko ładnie wykonano. No pięknie. Także. Thank you.